Cześć Wam, witam Was serdecznie. Słuchajcie, jest godzina 6:40, ja rano wstałem, zaraz będziemy kurki wypuszczać, zobaczcie jak wychodzą. O, tutaj młode. A tu starsze już wyszły. A młode sobie jeszcze w kurniku są. Coś wam pokażę. Zobaczcie na tego koguta, na jego grzebień. Widzicie jaki ma czerwony? Ze względu na to, że biły się dwa koguty. Także niestety chyba jeden kogut będzie. No, wejdziemy. Nie wiem gdzie on jest, nie widzę, ale o, tam jest. I też ma taki, widać, że ma charakterystycznie bardzo czerwony grzebień i w ogóle z tego względu właśnie, że się biły. No, a teraz zaraz. O, napiły się. I teraz zaraz będą jadły. Piszcie jak tam u was w komentarzu, o której kury na wybieg wypuszczacie. Czy też tak z rana, czy trochę później. U mnie to tak mniej więcej statystycznie o godzinie 7 już jej się wypuszcza, żeby sobie mogły pochodzić. Także ten kogut przejął dominację, wcześniej tamten dominował, a teraz dominuje ten. Teraz jest jeszcze taki młody kogutek, także w sumie są trzy koguty w stadzie. W hodowli. Zobaczcie jak ta kura się pierzy. Połowy piór nie ma. No. Piszcie w komentarzu jakie chcecie odcinki. Będę dla was nagrywał odcinki. Tylko piszcie mi właśnie co się chcecie dowiedzieć i jakie odcinki byście chcieli, żebym dla was nagrał, to myślę, że wszystko się będzie na dniach pojawiać. Co tam będziecie chcieli, to jak najbardziej wam nagram. Teraz mam taki pomysł, słuchajcie, żeby nagrać trochę o paszach, wam opowiedzieć, jakie pasze warto dla drobiu stosować, to znaczy podać wam może producentów i zobaczymy, która pasza ma najwięcej składników, no i którą najlepiej stosować, która się najbardziej opłaca cenowo, bo też wiadomo, że w zależności od regionu ta pasza inaczej kosztuje. Także możecie mi w komentarzu napisać, jakie odcinki jeszcze chcecie, to będę nagrywał. Widziałem, że odcinek o gołębiach chyba średnio się przyjął, też nie miał za dużo wyświetleń, także jeżeli chcecie, no to piszcie w komentarzu. Okej, słuchajcie, to by było na tyle. Tak wam chciałem z rana pokazać, jak to wygląda, bo jeszcze chyba takiego odcinka nie było. Jeżeli wam się odcinek podobał, oczywiście dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, jeżeli wam się podoba. I do następnego w takim razie. Trzymajcie się. Cześć.